pewnie najgroźniejsze strony drużyny Araratu, który rozpoczyna ten zespół na czerwono. Godzina 15:01 polskiego czasu, najwcześniejszy mecz, jeżeli chodzi o te dzisiejsze czwartkowe rywalizacje, które rozpoczynają drugą. Rudgar Malakian, on będzie gdzieś poszukiwał któregoś z wysokich piłkarzy i czyżby gdzieś trochę tutaj słońca. Więcej nabyć w tym spotkaniu. Nakręca się zespół Araratu. Malakian, dobre wyjście od własnych obrońców, jest Margarian, Margarian, Szromnik. Już tam składał się do strzału Arakelian. Jeszcze Serge Deble, 31-letni, doświadczony, ofensywny pomocnik broni. Już dokładnie do Exposito, musi się bardziej Hiszpan przełożyć do takiego zagrania, bo to otwiera szansę dla drużyny Araratu. Jest Deble, jest Kone! Pierwsza fantastyczna okazja dla... Teraz ustawiony Exposito, Makowski do Exposito, jest pik, znakomita sytuacja i dobra interwencja Jermakowa. Jeszcze Janasik, bronią się teraz. 20 minuta, kapitan wrocławian Mączyński, już dobre dośrodkowanie, jest gol na 1-0. 20 minuta spotkania, dobra centra Krzysztofa Mączyńskiego i odbiera. No i gola, który korzysta ze swoich centymetrów. Tutaj centymetry w zasadzie nie były potrzebne, tylko dobre wyjście, dobry atak na piłkę. Widzieliśmy, że wietrze, żeby wygrać pozycję o piłkę i skierować ją do bramki. No ale znowu przechwyt Araratu, zobaczmy, dobra szansa na uderzenie z dystansu, tymczasem wypuszczenie tutaj Deble, świetna. Malakian, Malakian, znowu dośrodkowanie i dopuścił teraz Stiglec do zagrania piłki. Garcia, zobaczmy, dobra sytuacja na uderzenie. Czy nodze się czują niż koniec? Mączyński do Piaseckiego, Piasecki zostawił jednak tę prawą nogę bramkarz Araratu, jeszcze jedna interwencja, znowu się chaotycznie bronią gracze gospodarze. Uderzenie Makowa i będą w stanie wyrównać. Bobulić, no nie wyszedł mu ten strzał. Jeszcze Kone, jeszcze nie koniec. Malakian do boku, brawo, dośrodkowanie i za bardzo tutaj podszedł pod piłkę. Dziś kolejny Juan Bravo, Kolumbijczyk. Jeszcze jedno dośrodkowanie, dobre tutaj wejście. Trochę za mało agresywnie ocenił tę sytuację. Do tego podania Margariana Malakian, piłka w pole karne. Domagają się tutaj jakiejś decyzji arbitra, zawodnicy Araratu, uderzenie wybronione przez naszych piłkarzy. Malakian, zobaczmy, raz jeszcze Szromnik i gol, Juan Bravo. Jednak tutaj zła ocena sytuacji, ten prawy obrońca pochodzący z Kolumbii, mierzący 183 cm wzrostu, wykorzystał ten moment słabości piłka. Piłki, lewa noga, piłka dochodząca, Szromnik, no jak wychodzi, to jest tak naprawdę na trzecim metrze, no musi tą piłkę. Garcia, Exposito, raz jeszcze, Exposito, dynamicznie teraz Śląsk, Exposito, za plecy obrońcy i gol! Podobna sytuacja, tyle że z drugiej strony boiska i jest bramka na 2-1, błyskawica. Za chwilę zobaczymy dośrodkowanie Exposito na dalszy słupek, no tutaj fatalne zachowanie bramkarza, oczywiście obrońców również. Powodował, że Piasecki w tej niełatwej sytuacji jednak znalazł drogę do siatki. Teraz zobaczmy, kapitalna akcja zespołu Śląska Wrocław. Wrocławian teraz trzeba jednak wracać, bo ma okazję. Kone, Kone, gola, czy nie było tam zagrania ręką przy tym. Znaleziony Pich, Robert Pich, ale spokojnie broni golkiper. Bronić, bo jest Pobulić, Pobulić! No na razie ta piłka nie siedzi Serbowi. Exposito, już wymiana piłki, wraca piłka do Soboty. Waldemar Sobota padając. Gdzie jest piłka jednak w dłoniach? Mączyński, decyzja o strzale, bo widział Krzysztof Mączyński, że bramkarz chyba nie był. 20 metr, Mączyński tutaj miał bardzo dobrze wychodzącego partnera na piłkę prostopadłą, ale zdecydował się faktycznie na uderzenie i mamy bramkę, której nie widzieliśmy. Tak jest, 3-1 w 70 minucie dla Pich. Śląska. No to oglądamy, Pich, zejście na lewą nogę, jeszcze jedno udane przejście, gdzieś tak w ostatnim już momencie, szpicem buta Pich umieszcza piłkę. Który pokazuje nam się z fantastycznej strony, dwa razy zaciął, można powiedzieć, z prawej do lewej nogi i później kończąc lewą, piłkę jeszcze odbiła się od słupka. Teoretycznie na lewej pomocy już rusza zespół Araratu. Znowu zagranie tutaj, które miało zaskoczyć bramkarza. Jeszcze
uderzenie, ale bardzo nieudane. Wykładacie formację, bo już Kone, Mori, Kone. Jeszcze jest Hakobian i gol! Gol jednak zdobyty w 84. minucie dla zespołu Araratu. Tak więc jeszcze łapią kontra w końcówce tego spotkania piłkarze z Armenii. Ale to wszystko wzięło się z tego, że Garcia traci. No a tutaj jest niby duże zagęszczenie w środku boiska, ale uderzenie gdzieś tak z 20-22 metra. Szromnik zasłonięty, zaskoczony. No i jest kontakt. Mamy 2-3. Spokojnie. Chyba tam gdzieś była lekko podbita piłka, która nabrała takiego gdzieś nieco dziwnego lotu, trudnego do oceny dla Deograd. Rzutu z autu niebezpiecznie cały czas, bo złożył się Mori Kone. Takie boiska, ale nie tak jak teraz robił to Lewko, bo Kone rusza podbita piłka w ostatnim momencie. Dobrze utrzymał się przy piłce Erik Exposito. Exposito, dobre zamknięcie akcji, pik! 4-2 dla Śląska Wrocław, znowu asysta. Nie, Exposito, trzeba asyście dwóch zawodników był w stanie dośrodkować. No i killer, można powiedzieć, pik dzisiaj. No wychodzi mu, można powiedzieć, wszystko. Niebezpiecznie, bo rusza Kone, zanim Lewkot. Kone opanował piłkę. Kone przez środek, ratunkowa teraz sytuacja, wracająca do końca. 95. minuta, strącenie piłki, gdyby lepiej przymierzył teraz Mori Kone. Ale co ciekawe, piłka go szuka. Nie spodziewał się tego. Koniec spotkania, zwycięstwo Śląska Wrocław wywalczone momentami.